Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Stawiamy wodę na kawę. Cebulę przesmażamy na maśle, na oliwie. Do tego jabłko i trochę majeranku. I teraz do boczniaczków, one już są gotowe, już je ściągam. Dodałam odrobinę sosu sojowego i dosłownie szczyptę cukru. I tak to wszystko tutaj zamieszam. Ale jeszcze będzie jedna tura boczniaków, bo słuchajcie, wydawało się, że jest dużo, skurczyły się, no i nie zmieściły mi się od razu na jedną patelnię, więc przekładam. I dzisiaj śniadanie z patelni. Nie no, żartuję, po prostu tak sobie położyłam chlebek, ale zaraz przekładam na talerz. Nie będę jadła z patelni, bo nie chcę rysować powłoki, ale jak byłam mała, to jadałam jajecznicę z patelenki. Mama mi robiła na takiej małej patelence i z tej patelenki najlepiej smakowała. Muszę Wam powiedzieć, że miałam dzisiaj sen. Sen, który powtarza mi się cyklicznie, już Wam chyba o tym kiedyś mówiłam. I to jest sen, w którym przenoszę się z powrotem do Mikulic. Boże, po prostu znowu tam byłam, ale znowu byłam w moim mieszkaniu, z tym, że to mieszkanie jakby wyglądało inaczej. Chociaż nie zwracałam na to uwagi i w tym mieszkaniu byli ci lokatorzy, którzy od nas kupili to mieszkanie. I wiecie co, jak się obudziłam, to miałam takie, nie wiem, takie uczucie, tak bardzo lekko do tego podeszłam i pomyślałam, kurczę, naprawdę, jak ja czasem przejmowałam się takimi rzeczami, teraz już oczywiście się tym nie przejmuję, ale gdzieś to pewnie jeszcze w mojej podświadomości zostało i stąd te sny. Słuchajcie, słowa, które powiedział do mnie ten... No pan w tym śnie, to były: a ty wiesz, jak oni ci tupę obrobili? Chodziło tam niby o sąsiadów, nie? I ja pamiętam, że ja mówiłam, ja do niego powiedziałam, niech pan poczeka, czy przez ty, już nie wiem, jak ja tam mówiłam, ale powiedzmy tam, poczekaj, ja powiem kto. I zaczęłam od osoby, która na pewno, po prostu wiecie, jak miała coś do powiedzenia, to i miała okazję, to zrobiła. I ten koleś pokiwał głową, a w pewnym momencie powiedziałam, albo wiesz co, może ja wymienię te osoby, które niczego złego na mój temat nie powiedziały. I wiecie co, wydaje mi się, że tu też weszło teraz jakby takie moje... Bo moje podejście kiedyś było takie negatywne do wielu spraw. No na pewno ktoś coś złego o mnie myśli, na pewno źle mi życzy, na pewno mnie nie lubi. I to było takie skupianie się na tym, wiecie, takie przyciąganie do swojego życia, że nie jestem lubiana, nie wiem, jestem obgadywana, jestem taka, sraka, owaka. I nic tym nie zmieniłam. I ja teraz mam inne podejście, którego ciągle się uczę, pamiętajcie, ale bardzo, bardzo... Przychodzące połączenie głosowe z numeru Artur. Artur dzwoni, zaraz wracam. Czekajcie, bo jestem teraz taki ten, ufoludek, nie? Niebiesko się zrobiło. Jest teraz normalnie, czy nie? Nie wiem. No, wory są normalne pod oczami, więc myślę, że to ja. Wszyscy mnie rozpoznają. Słuchajcie, no więc to jest właśnie taki klucz do fajnego, takiego beztroskiego życia. Nie skupiajmy się na pierdołach, na tym, co myślą inni, to są ich myśli, to jest ich, zostawmy im to, nie? I to jest właśnie taki super przykład, jak nieraz Wam o czymś opowiadam i mówię, no nie ma sensu tam brać do siebie różnych pierdół. Właśnie nie ma sensu. Sens jest w tym, żeby te pierdoły za każdym razem, na każdym kroku, każdego dnia, w każdej sytuacji, sobie zamieniać. I wiecie, nikt nie jest taki cudowny i wspaniały. Wiecie, nie ma ludzi bez emocji, bez nerwów, bez różnych takich kijowych zachowań. Ale w momencie, kiedy widzimy, że o kurde, nasze zachowanie jest takie, wiecie, no, w tym momencie możemy to zmienić. I opowiem Wam teraz historię. Niefajną historię, ale Wam opowiem, bo mi się przypomniała, bo jak wymieniałam te osoby w tym śnie, to przypomniała mi się ta właśnie, to wymieniłam też tę osobę. Słuchajcie, miałam taką sąsiadkę w klatce, która była spoko. Fajnie nam się zaczęło tam żyć, fajnie nam się gadało. Ona mi przychodziła, jak Igor się urodził, to wiem, pamiętam, że kilka razy przypilnowała mi go, bo taki malutki, wiecie, gdzieś tam potrzebowałam wyskoczyć. I no na tyle miałyśmy taki przyjemny kontakt, byłyśmy u siebie już na kawce, chociaż ja mówiłam do niej per pani, ona do mnie na ty. Różnica między nami była około 10 lat, no ale skoro wiecie, była starsza, skoro nie proponowała mi, no to ja też nie przychodziłam na ty. No i słuchajcie, było wszystko w porządku, ale jak myśmy, w momencie kiedy myśmy się wprowadzili,
to wiadomo, że ludzie, którzy mieszkają tam dłużej, mówią ci, jakie są zasady, no nie? No i ty te zasady, no raczej powinnaś przyjąć. Więc my też te zasady przyjęliśmy. I jedną z takich zasad było... przypominam, że ja miałam wtedy około 25 lat i byłam trochę na innym etapie życia, więc też... więcej takich, wiecie, głupich zachowań jeszcze w sobie miałam. To na 100%. I tam myliśmy schody. No i że wiecie, że nie była to duża klatka, to każdy tam raz w tygodniu, każda rodzina, kto tam z rodziny chciał, uważał, to te schody po prostu zmywał. No my, że mieszkaliśmy na dole, to zmywaliśmy tylko od naszych drzwi do dołu. Tam wiadomo, ludzie z góry myli z góry na dół. Ale nie było, wiecie, to było tak luźno rzucone, ja okej, przyjęłam, no i ja te schody zaczęłam myć. Ale słuchajcie, schody zawsze myło się w sobotę, tak wiecie, na niedzielę, nie? Dobrze. I my zawsze w sobotę, jak Igor był właśnie mały, latem, siedzieliśmy przeważnie u babci, czy jechaliśmy gdzieś sobie, bardzo często jeździliśmy na Colinę, tak na cały dzień i wracaliśmy wieczorem, więc wiecie, jak ja na przykład wyjechałam, nie wiem, o godzinie 8 rano i wróciliśmy o godzinie tam 18, to latem było jeszcze ciepło, czy później nawet po 20 nieraz, latem jest jeszcze ciepło, słońce wysoko, więc myślę, że można nawet i o 23 takie schody umyć, bo chodziło o to, żeby były umyte na niedzielę. No i wiecie, jak ja zazwyczaj, bo wiecie, to też jest trudno rezygnować ze swoich planów weekendowych, bo trzeba umyć schody, nie? No sorry, no troszeczkę to już jest takie śmieszne. I zawsze w tę sobotę, kiedy moja kolejka była, te schody były już umyte. I to tak wiecie, czasami na przykład była godzina 16, ja wracałam i schody były już umyte. I tu teraz takie, widzicie, takie nie wiadomo jak się zachować. Umyć jeszcze raz. No to ktoś się obrazi, nie? Że umył, a ja po nim poprawiam. No więc jeżeli ktoś mył te schody w mojej kolejce, to ja po prostu to zostawiałam. No i to było naprawdę przez okres lata nagminne. Non stop. Trochę mnie to zaczęło wkurzać, bo stwierdziłam, no skoro jest moja kolejka, cholerę, ktoś się wpieprza. Ale dobra, nic nie mówiłam. No i pewnego razu, kiedy właśnie wracaliśmy do domu, ta sąsiadka wyskoczyła do mnie z takimi, wiecie, nerwami, trochę tak bardzo niefajnie się odezwała, że ja nie myję schodów, no tam wiecie, nie pamiętam, to lata temu było. I ja jej wtedy to powiedziałam, że... że ona myje za mnie, więc już wiedziałam, kto myje. Więc ja jej się zapytałam, więc po co pani myje, skoro nie jest pani kolej? No i wiecie, jak to jest, dolej oliwy do ognia. Zaczęło się. Ta zaczęła do mnie krzyczeć, ja zaczęłam krzyczeć do niej. Ogólnie ton miałyśmy obie taki niefajny i zrobiła się z tego taka afera, że tak się pokłóciłyśmy, no tak się, wiecie jak się baby kłócić potrafią, nie kobiety i dziewczyny, tylko takie typowe baby, no to żeśmy się tak pożarły, że ja nie wiem, ja chyba się z nikim tak nie pokłóciłam. Potem nie odzywałyśmy się pewnie z rok, sąsiad z góry nas pogodził. Pogodziłyśmy się oczywiście i żyłyśmy dalej normalnie, chociaż myślę, że to już, wiecie, taka sytuacja... No, jest normalnie, ale wiecie, to już jest takie bardziej takie, no, stosunki chłodne. Ale jakbym miała dzisiaj sobie wrócić siebie w tamto miejsce, to słuchajcie, ja bym w życiu nie dała się sprowokować. Ja w życiu nawet bym nie poczuła w sobie jednej takiej paskudnej emocji, ponieważ ta sytuacja była tak głupia i tak beznadziejnie niepotrzebna i tak, wiecie... W taki bezsensowny sposób często tracimy emocje, tracimy, nie wiem, energię. Po co? Wiecie, są sytuacje w życiu, kiedy trzeba się naprawdę postawić. Są. Ale są tak głupie rzeczy, na które my tracimy czas i ona, i ja, myślę, że obie byłyśmy wtedy równo szurnięte. I teraz po latach, gdyby ktoś zapytał, jakie dla mnie ma znaczenie tamta sytuacja, słuchajcie, żadne. Ona w ogóle nie miała dla mnie żadnego znaczenia. Z tym, że przez kilka kolejnych miesięcy chodziłyśmy obok siebie nie odzywając się. Wiecie, to wcale nie było fajne i przyjemne. Więc właśnie takie z dupy rzeczy powodują, że ludzie nas nie lubią. Bo się zachowamy nie w ten sposób, jak ktoś sobie wyobraża. Bo coś tam, nie wiem, bo krzywo spojrzymy. Każdy z nas ma czasem taki dzień, że krzywo spojrzy. Albo nawet nie wie, że krzywo patrzy, ale ma taką minę, że wiecie, że po prostu...
no ktoś nas może nie polubić, nie? No i słuchajcie, i powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tak przykładem idąc, zobaczcie, wystają mi teraz ramionczka z biustonosza. Afera się rozpętała, słuchajcie, ogromna. Ile ja dostałam wiadomości prywatnych, że prywatnych na Instagram, w ogóle o Instagramie też jeszcze pogadamy. Jak ja mogłam w ogóle usiąść tutaj i nagrywać film do takiej sukienki? Moja osobista bielizna wystaje, słuchajcie, wystaje, wystaje. Dzisiaj nikt mi nie napisze, że wystaje bielizna, bo to nie jest sukienka, ale ramionczka też są. Sorry, słuchajcie, ale ja nie zamierzam, nie wiem, zakładać teraz t-shirtu po łokieć, żeby nikogo moja bielizna osobista nie raziła. A prawda jest taka, i słuchajcie, chciałabym bardzo podkreślić, że nie, ja się teraz nie tłumaczę, że ja bardzo często chodzę bez tej bielizny. Ja zakładam, myślicie, że w taki upał ja noszę biustonosz po mieszkaniu, kogoś porąbało. Jasne, że wiecie, jak idę z brunkiem, to go zakładam, ponieważ jakoś tak bardziej komfortowo się czuję. Ale muszę wam też powiedzieć, że ja w tej sukience objechałam Wrocław, różne sklepy, różne miejsca i ja nie miałam bielizny. Ja nie miałam biustonosza. Ja założyłam ten biustonosz, nagrywając do was ten fragment filmu. A wiecie dlaczego? Bo jak zasiadłam, to się dopiero ogarnęłam i wyłączyłam kamerę i poszłam założyć. Bo lampa, która świeci na mnie, bardzo mocno przebijała przez ten materiał i po prostu było widać sutki. I wiecie, dla mnie to nie jest nic przerażającego i nic jakiegoś okropnego, czego nie wiem, co trzeba zakrywać. Ale to jest nie dla wszystkich smaczne, więc żebym ja nie musiała siedzieć jakoś tak i się po prostu, wiecie, pilnować, ja po prostu na szybko założyłam stanik, w którym chodziłam dzień wcześniej, który, wiecie, no mógł tam jeszcze mi posłużyć jeden dzień, ale już jak go założyłam na takie przepocone ciało, to go po prostu dałam do prania. Więc nie chciałam się przebierać, bo byłam z drogi, byłam spocona i nie chciałam zakładać niczego innego, więc szybko rozwiązałam sukienkę, założyłam biustonosz, nie zastanawiając się nad tym, że z tego może wyjść afera. Ale wiecie co? Założę się, że gdybym go nie założyła, i nie daj Boże, moje sutki przebijałyby przez materiał. Ja na 100% dostałabym wiadomości, że jestem po prostu ladacznicą, że mogłam założyć biustonosz. I to jest mega przykład na to, że ludziom absolutnie nie dogodzicie. Chcecie myć schody, ale dla nich nie myjecie o tej godzinie, o której im pasuje, bo to im musi pasować. To wy musicie się dostosować do nich. Nie, moi drodzy. I wtedy jesteśmy brani za chamów, prostaków, że jesteśmy niewdzięczni, że nie potrafimy się zachować. Guzik, prawda? Nie dajcie sobie tego wmówić. Jeżeli ja nagrywam film z widocznymi ramionczkami od mojego biustonosza, nikomu nie robię tym krzywdy i to ja decyduję, co pokazuję. Czy wolę pokazać ramionczko od biustonosza, czy jakąś część ciała, która będzie mi przebijała przez tę lampę oczywiście, bo gdyby lampy nie było, to ten materiał, wiecie, jest taki na tyle gruby, że niczego nie widać. Więc słuchajcie, to służy za przykład, to nie jest moje tłumaczenie się. Ludzie zawsze będą nas oceniali. Dlatego, że jeżeli ocenią nas źle, oczywiście nie wszyscy, ale są tacy, to oni poczują się przez chwilę dobrze. To nieważne, że jutro o tym zapomną i nawet nie będą wiedzieli, o co nas tam, wiecie, pogonili, ale ten moment, ta chwila, kiedy mogą zrobić sobie dobrze, jest dla nich po prostu na wagę złota. I ja w tym momencie podchodzę teraz do takich ludzi, do takich sytuacji w ten sposób. Cieszę się, naprawdę słuchajcie, cieszę się, że ktoś dzięki mnie poczuł się ważny, dowartościowany. No i niech ma, ja na tym nie tracę, on zyskuje. Świetnie. Jestem brawo. A dlaczego? Bo będzie zaraz jadła pyszny deser. Trochę niebezpieczny, wiecie, i to wcale nie ze względu na cukier, tylko ze względu na tę łyżeczkę, bo nią można wybić oko albo zęby. Ale deser to jest budyń, już nie pamiętam, śmietanka albo wanilia i dużo borówek. Uwielbiam takie połączenie. Jest przestudzony, ale nie zimny.
No i trochę tych drażetek też tutaj zarzuciłam. Podzieliłam ten budyń na pół, więc to jest pół budyniu, taka mniejsza, w cudzysłowie, połowa drażetek czekoladowych, bo chcę sobie skosztować. No, także zajadamy sobie taki deser popołudniowy. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć, no dzień po prostu tak uciekł, jutro będę miała gościa, więc i to takiego, który się nawinął, jakby wiecie, przed chwilą, więc... No ja mam ogarniętą chatę, ale akurat wiecie, ja to jestem taka, że jak już wiem, że ktoś do mnie przyjdzie, to i tak będę chodziła i w każdym kącie sprzątała, a... Z drugiej strony, bardzo nie lubię nieproszonych gości, więc już lepiej niech się zapowie, wiecie, lepiej niech się zapowie, bardzo, po prostu jestem ostatnia, żeby kogoś odwiedzać, tak bez zapowiedzi i nie mam czegoś takiego, że wiecie, o, przechodzę, to nie wiem, nigdy, od lat, zresztą nigdy, po prostu nigdy nie lubiłam, jak mi ktoś tak, wiecie, surprise, o Boże, jak fajnie, że wpadliście, no tak się cieszę, kuźwa, nie, nie cieszę się, nie lubię takich akcji, bo wiecie, siedzicie sobie w domu, wszystko możecie robić, możecie wyglądać jak kupa, mieć, nie wiem, Saigon na chacie, albo możecie się teraz kłócić ze swoim starym i musicie, wiecie, najgorsze jak się kłócicie ze starym, bo to wiecie, bajzel to jeszcze pół biedy, ale weź udawaj miłą i sympatyczną dla tej po prostu wstrętnej gadziny przez godzinę, dwie, trzy, no zależy ile taki gość zasiedzi. Drugi podpunkt to jest, ja nie lubię jak ktoś siedzi za długo. To znaczy wiadomo, nie? Zależy od towarzystwa, bo jest też takie towarzystwo, które się zatrzymuje. Boże, jeszcze, czekaj, jeszcze wypijemy no kawę. No to jeżeli ktoś tak do nas zagada, to mamy takie światełko, o, nie? No jesteśmy mile widziani. Ale jeśli nikt jakoś nas specjalnie nie zatrzymuje, to znaczy, że trzeba iść w porę, iść, bo każdy gość jest po prostu fajny, ale zapowiedziany i taki niezbyt przedłużający się. No, ale tak to. Ja uważam, że najlepiej to się jest spotykać na kawę w jakiejś, nie wiem, knajpce, bo wtedy zawsze możecie się zmyć pod byle pretekstem i nie musicie sprzątać mieszkania przed jego przyjściem. Albo on nie musi przed waszym. No, ale póki co to mam jakąś wiadomość i zaraz sprawdzę kto to, ale muszę sobie najpierw skosztować tego budynku, więc dziewczyny i chłopaki, po prostu to jest mój deser poobiedni. Boże, znowu będzie afera, nie? Czekajcie, wszystkiego najpierw afera będzie. O, jedna borówka mi spieprzyła u niektórych, bo malina żre na vlogu. Pycha. Pycha to mało powiedziane. To jest po prostu, może średnio wygląda, ale jest przepyszne. Ale a propos jedzenia, to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj przeczytałam komentarz od jednej z was, od mojej widzki i to takiej, która mnie subskrybuje, bo ja to widzę, kto mnie subskrybuje, a kto mnie nie subskrybuje, albo nie ma takich otwartych subskrypcji. No, ale taka widzka, którą ja kojarzę, napisała mi komentarz, on dzisiaj wpadł, ja go rano zauważyłam, że dzisiaj czy wczoraj wpadł, ale dzisiaj rano go zauważyłam, że słuchajcie, ona, no nie pamiętam jak to było sformułowane, w każdym razie, że też popełniała te błędy jedzeniowe, co ja na początku, jak się dowiedziała o Hashimoto i tam wymienia, że jadła kaszę, no że wiecie, nie powinno się jeść kasz, no to, no tak. W większości owoców, no bo pewnie chodzi o cukier, warzyw, czekajcie, co tam jeszcze było, ziemniaków. Ej ludzie, to co trzeba, kurde, jeść, nie? To takie dla mnie zbyt drastyczne. Ja aż tak drastycznie nie zamierzam zmieniać mojej osobowości. Wiecie, dla mnie jest ogromnym sukcesem to, że ograniczyłam mega białą mąkę, bo jak wiecie, ja zawsze a to rogaliki, a to chałki, bułeczki, obwarzanki, sranki, anki, a wiecznie biała mąka, białe pieczywko. Pewnie, że jeszcze zjem bułę z białego pieczywa. Słuchajcie, dla mnie to będzie święto, to będzie rarytas, ale ograniczyłam. Ograniczyłam też cukier, bo na przykład do tego budyniu szła łyżka cukru, ja dałam praktycznie takie płaskie pół i jeszcze jem połowę budyniu, nie? Także ograniczyłam. No, ale ja czasami potrzebuję słodyczy, naprawdę. Jestem tak po prostu potrzebująca słodyczy, że wiecie, gdyby można było słodycz wyżebrać, to ja bym naprawdę miała wszędzie pootwierane zrzutki. Ale nie można.
Więc żadnych wesprzyj, no, chyba że w sumie jakby tak otworzyć takie wesprzyj mnie czymś słodkim. Ale to już teraz za późno, nie? Najpierw musimy się ustabilizować. Zobaczymy, co pan, pan doktor powie mi w listopadzie. Chociaż nie wiem, czy ja się w listopadzie dostanę, bo słuchajcie, ja się jeszcze nie zapisałam, nie? A tam są takie kolejki, że muszę tam jutro zadzwonić. No dobra, ja wcinam ten mój pyszny, może mało zdrowy, ale lepszy taki niż jakiś tam, wiecie, inny deserek i idę ogarniać chatę. I powiem wam tyle. Cieszę się, że jest chłodniej. Dzisiaj rano, jak wyszłam na spacer z Brunkiem, było tak zarąbiście chłodno. Widziałam już to słońce zbliżające się i wiedziałam, że za chwilę się rozkręci, ale i tak jest chłodniej niż ostatnio. I taka bryza, taka rzeźkość, takie, słuchajcie, aż się człowiek kąpał w tym, po prostu to była taka przyjemność, bo ostatnio to się człowiek kąpał po prostu i był dalej mokry. Autentycznie, ja jeszcze nie wyszłam z łazienki, a już miałam ochotę wejść z powrotem pod prysznic. Także nie, to było za wiele. No dobra, to... A nie, jeszcze się nie żegnam, bo pożegnam się z wami dzisiaj jeszcze potem. Bardzo chciałam, żeby było widać kolor tego naszego domowego jogurtu. Ale niestety, brzoskwiniowy kolor tutaj wygląda jak śmietanka. Mamy tutaj brzoskwinie, banany, jogurt naturalny i odrobinę wody. A spójrzcie, jaki fajny, taki gęsty. No i do picia i do jedzenia łyżeczką domowy jogurt, shake wyszedł nam z tych oto składników. Pyszny, słodki, od dojrzałych bananów, także niczym nie dosłodziłam, nie dosładzałam i myślę, że jest jeszcze odrobina w blenderze. Myślę, że to jest świetna kolacja. Podwieczorek, zwał jak zwał, w każdym razie ja po tej szklaneczce nie jem już nic, a z wami się żegnam. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.